No więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszej zabawy z Industrial Craftem do potęgi drugiej. Jest z nami Wolfik. Siema. I zagramy sobie dzisiaj drugą część naszej serii, drugi odcinek. Jak sobie gramy w multiplayerze, właśnie w tego moda Industrial Craft do potęgi drugiej. Trochę rzeczy już zrobiliśmy. W zasadzie to Wolfik zrobił, może niech opowie w takim układzie. No, zdobyło się parę diamentów. Ostatnio jeszcze kopałem sobie w kopalni i nie wykopałem jednego diaksa znalazłem. Już sobie No. tam że później pójdę. Pójdziemy. No tak, 6 diamentów jest. Ciekawa sprawa. Trzeba by zrobić wiertła w A najbliższym. weź mi powiedz No. może, czy jak się wsadzi, bo ten overclocking się stakuje, nie? Tak. To jak się go wsadzi na przykład tak, to będzie jeszcze szybciej chodziło? Tak, będzie szybciej chodziło, z tym, że to nie będzie w sensie, że 64 razy szybciej, tylko to jest jakiś przelicznik tam, pamiętam, na Industrial Craft Wiki był. Jakiś tam Aha. coś, jakaś formuła w ogóle, która to oblicza. Nie mam pojęcia w tej chwili. Dobra, ja się może zawiertła wezmę. No, bo nie zdążyłem jeszcze za bardzo nawet się nacieszyć tym overclockingiem, bo nie miałem czasu w ogóle grać, w ogóle. Przepraszam, że tak długo nic nie nakręciliśmy, nie mogliśmy się po prostu zgadać z Wolfikiem, bo ja nie miałem czasu i takie rzeczy wyszły, no. Tak. Dobra, ja tutaj zaczynam robić sobie tylko żelazo jest. Żelazo. No, Jest żelaza żelazo. jest, trochę jest. Macerator, gdzie jest? Macerator jest tutaj. No, już robię coś Teraz. tam. No, daję ostro. Dobra, to ja tutaj może pokażę, jakie tutaj zrobiłeś plantacje marihuany w podziemiach, nielegalną. Tak, proszę bardzo, rozrasta się. Tutaj woda jest pod spodem. Ładnie, płynie sobie. Hen. Yellow Sun Marine. Ole. Dobra. Wezmę trochę. Czekaj. Abez, co tam na dworze słychać? Ciekawe właśnie. Teraz zobaczymy. Myślę, że nawet nie zapamiętałem. Noc jest. No, noc, tak. Bo już jest. No, lekkie lagi są dzisiaj. No i O, tutaj tu mamy się dam panel podjęte. słoneczny. Dokładnie. No, już jeden dorobiony. W sumie można tutaj wyrównać jakiś teren, albo zrobić może jakąś elektrownię wodną, albo wiatrową. Wiatrową chyba mi lepiej wydaje. No, wiatrowa mogłaby być dużo lepszym rozwiązaniem, bo wodna jednak moim zdaniem jest mało wydajna i to byłoby chyba kiepska sprawa jednak w tej sprawie. Sprawa w tej sprawie, Boże. Takie masło maślane. Źle ze mną jest po prostu i tyle. Kwiatki. Mamy gumę? Gumę tam były, widziałem w tym. W ekstraktorze. 10. Dokładnie. Mam 5 kabli, 5 kabelków. Akurat będzie na dwa układy, jeszcze bardziej trzeba zrobić. Dokładnie. No, to ja ten odcinek po overclockingu zamieściłem, prawda? I upraw tam, więc to są ciekawe sprawy nowe w Industrial Crafcie. Aczkolwiek ja na przykład się przyznaję, że jeszcze się tym nie bawiłem za bardzo, prawda? No, Chcesz chlebę? chlebek. Właśnie miałem do ciebie prezent. Steak razy 3. Taki handel wymienny. Oho. Tak, ja zbieram ostatnio z plantacji. No to parę chlebków wyszło, no garą się cały. Jest dobrze. Dobra. Dokładnie. Taki O, mam. bartel. Dobra, to mogę zrobić układ. Zamierzamy w ogóle niedługo pójść do piekła. Być może w następnym odcinku. Więc dlatego nam się przyda wiertło, przyda nam się również nanosaber zapewne i jakaś zbroja. No, z tym, że na nią akurat za bardzo nie mamy jeszcze surowców. Więc raczej powinna W być sumie jakaś. wiertło, diamentowe wiertło nie jest potrzebne do, No, w sumie żeby tak. wykopać się obsydian, bo można zrobić z lawa i water seal.
No tak, dokładnie. Można w ten sposób to rozwiązać. Zrobić sobie rusztowanie z jakiegoś tam kobla albo z czegoś i wylać lawę i wodę. I będziemy mieć. No, ciekawa sprawa by była Nie, faktycznie. nie o to chodzi. Aha. To ty teraz nowy pomysł podsunąłeś, ale mi chodzi o lava seal. Jak połączysz dwa lava seal i dwa water seal, to będzie jeden obsydian. Aha, a do tego to ja nie wiedziałem. To jest to ciekawa sprawa w takim razie. Warta chyba sądzę zapamiętania przez naszych widzów, no. Jeżeli ktoś o tym nie wiedział. Tak, to jest bardzo ciekawa No własność. właśnie, dlatego właśnie dowiedziałem. Nie, no a natomiast tak. Natomiast mój pomysł był taki bardziej bez industriala, taki zwykły, na czystego Minecrafta. Też w O tym jakiś to właśnie nigdy nie pomyślałem. No, bo można sobie zrobić rusztowanie i tam wylać w odpowiednich miejscach. Połączy się i będzie obsydian. Elegancko. O, wstał nowy dzień. Ole. Krowy rosną, jak na drożdżach. Nawet. Te elektroniczne cyrku to strasznie drogie są, moim zdaniem. W ogóle Jakby podrożało trzeba to to stworzyć. MFE, Unit, te diamentów kiedyś nie było potrzeba aż do MFE. Teraz to wszędzie diamenty chcą. Dobra, baterię trzeba zrobić. A ja miałem coś w ogóle ogarnąć, może tutaj w tym czasie, żebyś. Co by tu zrobić? A chyba wiem, co bym zrobił. Wziąłbym piecyk. Ła, kobla mamy. Kobla mamy. Mamy sporo. No tam w magazynku. Tak, której to jest? Tej pierwszej na lewo prawej. Pierwszej po Jak prawej. się tutaj wejdzie. A, jak się wejdzie, dobrze. Aha, no, sporo kobla. W razie mnie będzie potrzebny piecyk. Sobie zaraz zrobię. Czym prędzej elektryczny, bo ja z tym nie No, to wytrzymam. najlepiej by było. No, ale dobra. Niech będzie taki, jaki jest. Dobra, idę na dwór. Piścić trochę. Zrobimy gofry i w ogóle. Ciach, 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 pach, pach. O, nie w tę stronę. Jakoś to musi wyglądać. A nie. No. No, już jedna sztuka się ładuje. Skąd mi może było tyle węgla? Przerabiam. No, czyli tak jak już wspominałem, mamy badbox, generator, ekstraktor, macerator i oczywiście solar panel. Tak. No. No, wyciągnij sobie wiatło z Badboxa. A, no tak. Faktycznie naładowało się, bo jak patrzyłem przed chwilą. Okej, jest drugie. Najlepiej sadzić moim zdaniem wierzby, ponieważ na ogół ich pień nie przekracza tam raz, dwa, trzy, cztery, Siedmiu. pięć, no siedmiu kratek nie przekracza, a więc można w zasadzie wskoczyć na pierwszy pieniek i potem całe drzewo bez problemów wyciąć, tym bardziej, że się nie rozrasta, a to jest ważne, bo te wszystkie inne drzewka to No, to potrafią tak. okropnie. Jest taki fajny plugin, co jak zetnie się pień sam na dole, to całe drzewo leci. Aha. Trzymaj to wiatro, proszę. A wiatło, dobra, już biorę. O, dziękuję bardzo. Mining drill, no od razu inny wymiar wydobycia będzie. Zupełnie inna gra, no. No. Coś miałem zrobić, a już Dobra. wiem. O, chlebie zrobię. Dobra. I osąd. Przetestujemy w takim razie wiertło. Tak, mamy generator. Poczekaj. Ja bym chyba jeszcze zrobił mowę jakiegoś adboxa. Ile mamy cyny?
O właśnie, bo ostatnio nam cyny brakowało, a teraz już chyba mamy trochę więcej. No to było 14, to jest. Ja mam dwa przytupione do maceratorka, trzeba wrócić. No, tutaj oczywiście Haxor się zajmuje bardziej sprawami technicznymi, a tutaj grzebie jakieś takie piększające elementy. Nie wiadomo co, jakieś takie. Nie podoba mi się. Ale dobra. A, bo tutaj tą kostkę było, tak? Przytopiło się pewnie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ostro, ostro, ostro. Stone. We need more stone. Oh yeah. Dobra. Ile to drzewa tam kosić? Ojejku, Uber? jejku, jejku, ale fail, ale fail, ale fail. Dobra, A, dobra, zmarnowały się dwa. Akurat brakujące. Ciach, 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 pach, pach. może warto by było jakiś domek zrobić, co? No, Równo zeren. można by się tym zająć też później, bo tutaj na razie tak sobie mieszkamy w jakiejś jamie w ziemi. Mało to wygodne. Przełasiku. Ta, w Dobra, przełasiku, wezmę dwa dokładnie. drzewa. Ostro, ostro, ostro. Kwiatki się chyba rozrosły. Coś wywaliło. O, coś się skrzeczyło. Nie, mam jeszcze jakiegoś dziwnego bugla ostatnio, że No. odpalam mi Minecrafta, zwłaszcza jak na Netheru wchodzę No. i wyskakuje mi notatnik z raportem błędów na pulpicie. Nie wiem, o co chodzi. A, no to ja to po prostu dziwne jest w takim razie. Ja za bardzo nie To wiem od o co. karty graficznej. Aha. No możliwe. Dobra. No kurczę, już chciałem się zalogować tutaj. Ja mam takie. Zapomniałem, że to jest ogólny serwer. Aj tam, aj tam. Tutaj zrobimy tylko na Nie, no około. przyzwyczajony. Dokładnie. Fu. Dobra. O, pracuje. Czy brakuje energii trochę? Trzeba by coś wrzucić do tego. Wiecie, że jak się klika kilka razy na to miejsce, gdzie jest guma, to może 3 razy nawet wypaść? Tak? O. Nie sądziłem, że takie combo jakieś. No ale Czułeś to co. jest chyba zamierzone, bo nawet teksturka jest trochę coraz słabsza. Człowiek się cały czas uczy. Całe życie. Szczególnie w naszej krafcie, bo ja to Mhm. nie uważam się za eksperta, aczkolwiek no, poradniki robię jakie robię, no. Szczerze powiedziawszy, jak mam być naprawdę szczery, szczerze powiedziawszy szczery, no dobra. To ja się w zasadzie uczyłem IndustriCrafta robiąc te poradniki, więc to tak czytałem coś tam na wiki, potem robiłem. Przy okazji jakieś tam drobne błędy rzeczowe ciągle były. No ale tam powiedzmy, że ogólna idea była zachowana, więc tam no, coś czegoś się tam nauczyliście. Więc jakieś mega profesjonalne aż tak bardzo to może tego nie patrzę na tę moją pracę YouTube'ową. Mogłoby być lepiej. To teraz, nie wiem, już roślinki się nie gniotą? Teraz można chodzić normalnie jeżeli o to ci chodzi, po rządkach. Tak, to jest prawda. Sprawdzane. O, tutaj jak na złość nie chce urosnąć, no. Dobra, tak zrobimy. O, już zachodzi słońce. Dobra. Dobra, dobra, dobra. O, Ostro. sezonka spadła. Najprawdopodobniej jak pójdziemy do Netheru, to coś się tam będzie działo ciekawego. Bardzo zajmującego. Czeluście No, jakby piekielne. ta. Trzeba wydobyć. Bardziej, że teraz już są te. Ale tym bardziej, że są już na Derbyk, jest cała forteca.
No tak. Właśnie. Czyli twierdza. No twierdzę, ja coś tam w tej twierdzy ma niby być ciekawego, a ja. O Boże. Głupie drzwi. Głupie drzwi! To was je tutaj postawił. To was stworzył w ogóle, a chyba ja. No dobra, nieważne. Nie słuchają się mnie. Tak, jakaś tej twierdzy to co tam coś miało być. Ona jest ogólnie stworzona do alchemii. Bo są w ogóle takie mopki latające, co tym ogniem plują i tak dalej. One są do tego, żeby blazę rod z tego wypadło do robienia statywu alchemicznego. Taki bajer. Ja bawiłem się. Aha. Ostatnio grałem właśnie na takim serwerze. No. To koleś mówi, że rozdaje free time na spawnie, nie? No, wszyscy pobiegli, a on porzucał miksturki takie, co ten zabierałem HP. Aha. Znaczy, ja to się w zasadzie alchemią jeszcze w ogóle nie bawiłem, ponieważ w zasadzie, jak mam być szczery, to mało co gram w Minecrafta. A na tym nowym save'ie to tam w zasadzie dużo nie ma, tej dżungli całej. Jeszcze, więc się nie bawię póki co. Ostro. Drewa zabrakło, nie przyczepiło się. Tak? Drewna zabrakło? Ja mam trochę. Nie, już wsadziłem. No dobrze. Dobra. O właśnie, póki mam zadzonki, pójdę zasadzić tam na dół. Tak, bo Gdyby potem mi brakło. można zapomnieć, a oj, w ogóle tutaj też widzę jakieś dwie sadzonki jeszcze. Sobie też trzeba je gdzieś usadowić, żeby rosły wielkie i wspaniałe. Ok, 16, 16. Co ja z tego zrobię pod boksa? Jak tam krówki, no? No, rozmnożyć was? Ja nie mam czym. Dobra. Trudno się mówi. Nie będzie miłości. 3000 energii jest w boksie. W ogóle jaki tu jest poziom na zewnątrz? Jak tak na pulsacji, to chyba będziecie tutaj. Koło krówek. Tu jest Y78. I trochę wyżej by trzeba No, było. powyżej setki to na pewno. Zobaczy jeden. Masz może coś tego O, tu widzę fajną malinę. zboża? 3 sztuki akurat mam. O, to się przyda. Ja mam jedną, ci O. dam. Albo nie daj mi, o, albo dobrze, daj mi w ogóle trzy. O, to będzie najlepiej. Dobra. Trzymaj. Dobra. I mam 4, czyli No, mam. zabrałem wszystko, co jest z tej farmy. Jedna. I trochę wycinać Druga. strzelbę. Potrzebujemy. We need more Chyba power. zaraz pstryk elektryczny. We need more power. Dobra. Gdzie mnie Teraz to robimy zabrakło? krowo Exmis. Chodź tu, krowa, nie uciekniesz. Jedna. Gorsze, że nie lubię robić to ekstrakt. Nie chcę chra, tylko reaktora nuklearnego. Reaktor. No, to ale czasem Różnik trzeba. nuklearnego. I nic się na to nie poradzi. Life is brutal, full of zasadzka, and sometimes kopas w dupas. And that it's true. Oh yeah. Nie muszę mi to siostra mówić. No. Dokładnie, w istocie i w każdej różnicy. Tak. Coś. A, na dworze mam te swoje piekarniczki. Rowif. Dobra, kurwa, już chyba
Tak, jeszcze 9, dobra, 6 powrót. Dobra, to ja jeszcze się przejdę na dół na chwilę i będziemy kończyć ten trochę się rozwlekły odcinek, aczkolwiek później pójdziemy do piekła, to się wszystko rozkręci i będzie ostro. Ale teraz trzeba jeszcze zwiedzić czeluścia pod naszą bazą. Pięć baterii jest. Dobra, może coś ciekawego znajdę. Może się zgubię. O, to będzie fajne. Właśnie jest. Badboxa się kładzie co na piątej kratce, czy na szóstej od kabli? Badboxa na piątej czy na szóstej? Chyba na piątej, bo chyba co pięć kratek jest spadek energii na kablach miedzianych. No właśnie to zawsze zastanawiałem. No, chyba tak, dokładnie. O, to jest moja ściana płaczu, to nie. Tutaj może coś będzie. Osto, wypróbujemy. No i to teraz to można pracować. Ostro. Ostro i do przodu. Towarzysze. Go, go, Power Rangers. Ła, tu gdzie pojawiłeś? Do kopalni. Sądzę, że może znajdę uran. Ale to jest chyba... No po co? Nie wiem. Hobby takie, zielone. To jest jedyna zielona rzecz, która nie wybucha i nie syczy, więc lubię uran, po prostu lubię go. No, jakby ktoś założył fanpage'a uranu na Facebooku. Ale w użyciu, no może. No, może, może. No, jak tak na przykład w ogóle użyjemy, no, jak to się nazywa, uranu do budowy elektrowni atomowej, to się w ogóle może skończyć gorzej niż wybuch Creepera. Więc jednak zielone jest niebezpieczne w tej grze. A, oliwce zapomniałeś. O czym? O liściach. A no właśnie, jeszcze liście. I trawce. Kurczę. Dobra, trawka nie jest zła. Kurde, zieloni nas otaczają, osaczają i chcą na pewno naszej zguby. Dlatego wszędzie jest tak zielono w Minecrafcie. No, tak. Ale tak w zasadzie swoją drogą, to jest coś takiego jak te shadery, co CTSG pokazywał w swoich filmikach. I ja osobiście na moim komputerku, który jakiś mega super nie jest, bo to jest laptop, no ale jednak jakieś tam specyfikacje mam, w miarę solidne. Odpaliłem te shadery, co tam CTSG pokazywał i powiem krótko, miałem 20 FPS-ów, czyli jednak faktycznie to strasznie żre zasoby. Nie. Ale ładne, trzeba przyznać. Kurczę. Ładne, ale żre. Ale i tak chwilowo nie to moje zmartwienie, bo jak gram na kanciastej dżungli, to tam i tak używam snapshota, a pod snapshota nie ma shaderów ani Optirun, czy nie, teraz Boże, jak to się nazywało? Optifine. A właśnie, o dokładnie. Optirun to jest zupełnie inna sprawa związana z taką rzeczą jak Linux i tam po prostu jak ktoś ma, może ktoś ma Linuxa, może nie. Jak mamy kartę graficzną NVIDIA, jest coś takiego jak technologia Optimus, która tam oszczędność energii i tak dalej, współpraca z wbudowaną kartą. No i Linux trochę tego nie obsługuje. O kurde, o kurde. Co? Znalazłem diamenty. Oh yeah. Zostawione chyba przez ciebie. Specjalnie. No taki jeden, o, obkrążony. Oh yeah, I have a diamond. Oh yeah. I to jest ten optymistyczny akcent, którym można zakończyć ten szalony odcinek. No, możesz z nazwy szalony, ale dobra, nieważne. Następnym razem będzie lepiej. Oh yeah. Więc żegnam wszystkich. Dziękuję za uwagę. Sądzę, że Wolfik też w ogóle. Nie, się Wolfik sam pożegna, co ja tu będę gadał za dużo. No. Na razie. Tak, no to do zobaczenia. Bye.